Tylny zacisk hamulcowy jest już gotowy, umyty, przygotowany do złożenia. Nowe części czekają, więc jedziemy. Plus nowe klocki. A więc tak. Zazwyczaj zawsze składałem to na smark, który dodawany jest do zestawu. Od tego roku zdecydowałem, że będę używał pasty specjalnej, pasty do tłoczków hamulcowych firmy ATE. To nie jest żadna reklama. A to dlatego, że jest ona bardzo szeroko reklamowana, bardzo pozytywne opinie są o niej i tak dalej. Z drugiej strony ten smart, który jest dodawany do zestawów, on jest czerwony do gumy, takie zawsze napisane. On jakoś dziwnie z tym moim płynem hamulcowym się tam kumplował, że tak się wyrażę. I bardzo brudził ten płyn tam. Takie były moje odczucia, kiedy zawsze rozkręcałem i sprawdzałem, jak to wygląda w środku. Po roku czy tam po dwóch latach użytkowania. Dobrze, więc sprawa wygląda następująco. Nowe tłoczki, zawsze na początek sobie sprawdzam, czy one sobie wejdą i sobie siedzą. Nic ich tam nie obciera, nic ich tam nie... No tak jak teraz się nie zacinają. Sobie pracują w porządku. Oczywiście one tam muszą wejść na swoje miejsce i wtedy jest gicio. Proszę. Tak. A więc tak, zaczynamy. Najpierw uszczelki. Oczywiście mamy dwie pary uszczelek. Jedna duża, kwadratowa, która wchodzi na dolną część tłoczyska. Taka ciekawostka. Wnętrze tłoku nie jest o przekroju kwadratowym, tylko jest ścięty boczek. A to dlatego, żeby spowodować, żeby ta uszczelka, która jest wypychana na tłok, nie była... Tak, patrzcie na moje palce. Ona nie będzie w pozycji takiej, tylko ona będzie tak jakby przekoszona. A to będzie powodować to, że tłok, który zostanie, jak naciskamy hamulec, tłok oczywiście zawsze się delikatnie wysuwa i ściska nam tarczę, musi się cofnąć. Jak on się ma cofnąć, skoro ciśnienie ciągle wypycha? To powoduje ta guma. Ta guma jest właśnie tam ścięta, że ona jest wykrzywiona, kiedy tłok się lekko wypycha i wtedy ta guma powoduje, że tłok się zawsze się minimalnie będzie cofał. To powoduje, że klocki hamulcowe zawsze minimalnie obcierają o tarczę i są gotowe w każdej chwili do akcji, że tak się wyraża. To taka ciekawostka. A więc najpierw wkładamy tu na suchutko. Tam w sterowki nie wkładamy żadnego smaru. Smar pójdzie na tłok. Druga uszczelka, ta górna uszczelka, ona jest mniejsza i ona jest przycięta w środku, żeby powodować to, że ma takie dwa kołnierze, które są ruchome i powodują, po prostu ruszają się po tłoku. Ta uszczelka to jest typowa uszczelka tak zwana przeciwkurzowa, przeciwpyłowa, tak żeby tutaj nic nie weszło pomiędzy tłok a obudowę. Ta dolna utrzymuje ciśnienie i ta dolna właśnie powoduje to, że tłok się cofa minimalnie. Oczywiście to są wartości naprawdę minimalne. A więc teraz tak. Pierwszy tłok smarujemy po obwodzie zgodnie z zasadą, kto smaruje, ten jedzie.
Nie jestem zwolennikiem wielkiej ilości smaru, więc taka tuba tego mojego smaru, którego mam, będzie mi służył długo. Dobrze, tu troszeczkę smaru. Oczywiście można położyć również troszeczkę smaru na uszczeleczki, żeby był lepszy poślizg na jedną, na drugą. Tak. Dobrze. Tak więc tłok. Tłok w tym przypadku, w tym zacisku, tłoki są równe, więc nie ma znaczenia, czy włożymy ten do lewego, ten do prawej części. To nie ma znaczenia. One są tej samej średnicy i tej samej wysokości. Jak zwykle musi tu być ostrożność przy wkładaniu tłoka. Delikatnie go wpychamy. Po prostu gumki stwarzają opór, ale są posmarowane, więc one puszczą. Musi nastąpić taki przeskok gwałtowny. Wtedy to znaczy, że gumka puściła. Równo wkładamy. O, ja tylko sprawdzamy, czy idzie mniej więcej równo, żeby nie był przekoszony jakoś. I delikatnie naciskam i on sobie fajnie wejdzie, ustawi się, gumka go przepuści. Jest. Druga, analogicznie, tak samo. Delikatnie. O, musi przepuścić pierwszą gumeczkę. Patrzymy tylko, żeby był mniej więcej równo. Jest. I napychamy, druga chwyciła, przeszedł, weszło jak masło, świetnie. Ta część pracy jest gotowa. Oczywiście w zestawie była nowa gumeczka, ją również traktujemy smarem. Ją również traktujemy smarem. Jej miejsce będzie tu. Tu nie musi być dużo smaru. I teraz tak. Już będziemy gotowi do założenia. Musimy wiedzieć, z jaką siłą dokręcimy te dwie śruby. Ja już sobie przygotowałem, oczywiście z książki serwisowej. To jest zacisk, jak wspominałem, od motocykla ZZR 1200, który był montowany również w ZX12R. I jeszcze dwóch bodajże modelach. Był również stosowany oczywiście w ZZR 1100. Tak ja go stosuję z sukcesem. A więc tak. Jak już to będziemy składać, to tyle. To jest całe złożenie. Przytrzymujemy, żeby nam się ładnie nie rozpadł. Gumka musi być, tylko musimy być pewni, że gumka jest na swoim miejscu. Bardzo ważne. Składamy. Musimy się upewnić, że gumeczka jest na swoim miejscu, bo ona lubi wyskakiwać z tego swojego roweczku. A to byłoby bardzo nieciekawie, gdyby ona się nam ścisnęła poza swoim miejscem. Przytrzymujemy śrubkę na miejsce. Dokręcamy mocno palcami. Upewniam się, można sobie poświecić latarką,
czy uszczelka jest na swoim miejscu. Widać, że jest, nie wyskoczyła. Klucz dynamometryczny i dokręcamy z siłą 29 newtonów lub 21 foot-poundów, ja to nazywam. Ja używam klucza na foot-poundy, więc ustawione mam na 21 foot-poundów. Równomiernie z każdej strony do oporu i wtedy już pójdzie na klik. Jest. Druga strona. Jest. Powtarzam zawsze dwa razy. Jest. Jest. Gotowe. Bardzo ważne jest dokręcenie z odpowiednią siłą, z tego względu, że powierzchnie, które się stykają, można je bardzo łatwo wypaczyć, bo jak przyłożymy zbyt dużą siłę, one się wypaczą. Dodatkowo ta uszczelka, która tam jest, zostanie zmiażdżona i nie będzie to zbyt ciekawie. Po trzecie, przyłożenie zbyt dużej siły tu ściskającej, no, może skutkować pęknięciem, przecież to jest odlew aluminiowy, tak? Czy jakiś tur aluminium, czy jakikolwiek inny metal lekki, no może po prostu pęknąć, tak? Zbyt dużo naprężenia i tak dalej. Konstruktorzy, inżynierowie, którzy wymyślili, obliczyli, ja im po prostu wierzę, bo ja nie jestem inżynierem ani konstruktorem. Ja ufam im i podążam według książki serwisowej, która podaje wartości, przy których mamy się trzymać. Tak, to jest gotowe. Następnie możemy posmarować jak najbardziej, ale teraz tą samą pastą, bo ta pasta ma styk z płynem hamulcowym, więc dalej smarujemy odpowietrzniki. A to dlatego, że ten smar, który tam wejdzie, po prostu spowoduje, że przy następnej wizycie, przy następnej kontroli tutaj ładnie nam odpowietrzniki zagrają. Będą chciały z nami współpracować. Tak, je musimy zakręcić oczywiście do oporu. Je również dokręcamy z siłą. Tak. Odpowietrzniki oczywiście też dokręcamy z siłą lub po prostu te idą na ósemkę. Odpowietrzniki nie dokręcamy z wielką siłą. Do oporu tylko. Bardzo łatwo przy opowietrzaniu, tutaj jak będę odpowietrzał, to będę jeszcze to omawiał. Bardzo łatwo można przyciągnąć i w większości przypadków jest urwanie gwintu, jest pęknięcie i gotowe. I nieszczęście gotowe. Gotowe. Zakładamy nowe gumowe kaptureczki. Tak. Prawie wszystko gotowe. Teraz klocki hamulcowe. Chciałem jeszcze coś powiedzieć na temat klocków hamulcowych. Ja kupuję klocki hamulcowe Double H, czyli twarde klocki hamulcowe, z tego względu, że ZZR jest motocyklem dużym, ciężkim, jak na standardy motocyklowe, jest gruby, ma nadwagę i to ostrą. Jest szybkim motocyklem pomimo wszystkiego i niestety
od hamulców wymaga się tutaj bardzo dużo. Więc ja w swoim życiu już testowałem w ZZR-ach chyba wszystkie rodzaje klocków hamulcowych i muszę powiedzieć, że najlepiej spisują się te, które właśnie zawsze kupuję ostatnio. To są oznaczenie firmy EBC, to będzie HH. Oznaczenie HH jest to oznaczenie, że one są również jako nazywane sintermetale. To jest jakaś mieszanka wiórków metalowych z jakimiś tam dodatkami. Co prawda skutkuje to tym, że to jest zwiększone zużycie tarcz hamulcowych, no ale również jest plusem to, że one naprawdę dają radę. Używałem jakichś tam kiedyś zielonych bodajże klocków innej firmy, które tam były oznaczone jako miękkawe czy coś tam takiego. Uwierzcie mi, to nie chciało hamować. To naprawdę nie chciało hamować. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest używanie twardych HH klocków hamulcowych. Firma EBC, oznaczenie HH. Więc tak, tu pozostaje nam już bardzo niewiele do złożenia. A więc bolce ustalające i teraz tak, bolce ustalające mają otwór, który jest przelotowy i otwór, który nie jest przelotowy. I zazwyczaj korozja czy czego, jakiekolwiek świństwo wchodzi w ten nieprzelotowy. Ale tym razem mamy ten drugi plastitub Smar, który ma bardzo dobre ponoć właściwości antykorozyjne. Więc go sobie tam ładnie zaaplikujemy w otworek. Niech tam sobie siedzi. Temu się nic nie stanie. Po to on tam jest. Tak. I dodatkowo delikatnie obsmaruję bolce. A to dlatego, że ten bolec jest metalowy i jest narażony na korozję. Ale trzeba uważać, żeby nie dotykać klocków hamulcowych. Każdy syf, każdy smar, który trafi na klocek hamulcowy, spowoduje, że klocek nie będzie spełniał swojej właściwości. Można również, jak się już ma, to można również delikatnie, naprawdę delikatną warstwą prowadnicę klocków hamulcowych przesmarować. To spowoduje, że klocki będą naprawdę się lepiej przesuwały po prowadnicy i spowoduje to również to, że powinno być mniej korozji. Minusem tego jest to, że może dojść do, o tym się nie wspomina, zasyfienia. Tak jest moje odczucie. No ale tak się robi. No to więc wkładamy. Klocki hamulcowe oczywiście wkładamy w ten sposób. Drugi klocek nakładamy na drugi. W ten sposób. Jest nieważne, że one tutaj się dotykają w tej chwili. Za chwilę je rozsuniemy. I teraz najważniejsze jest, żeby czpień ustalający włożyć tak, żeby otworki na zabezpieczenie były tu od zewnątrz, nie tam do środka. Jak się włoży tam do środka, to nie spełnia swojego zadania i nie będzie można zabezpieczyć hamulców. Dobrze. Jeden bolec na miejscu. Drugi. Delikatnie go sobie obsmaruję. Tak. Przez trzy otworki. Można sobie pomóc
kropeczkami. Ładnie. I dopychamy w tej chwili. Opór stawiał nam. Tak musimy po prostu dopchnąć, żeby te otworki na zabezpieczenie przeszły przez kołnierz i wyszły tą stroną. To dlatego, że tu zabezpieczenie chwyci i nic powoduje, że te bolce nam po prostu nie uciekną. O. I w tej chwili pozostaje nam tylko zabezpieczyć. Voilà. Jest gotowe. Teraz rozsuwamy klocki. Przechodzimy na górę. I to by było tyle. Tu na koniec jeszcze tylko przyjdzie oczywiście. Zabezpieczenie. I voilà. I tylny zacisk gotowy. Tylna pompa hamulcowa. Również gotowa do złożenia. I również będę składał na tych samych pastach. A więc tak. Pierwsze co wchodzi do środka to jest sprężynka. Szerokim, ona jest w kształcie stożka. Najszersza część wchodzi na dół i opiera się o obudowę. Następnie jest druga część, tłoczek, który trzeba niestety posmarować. I jego również trzeba złożyć, żeby tym cyckiem do dołu i on sobie wejdzie w środek po prostu sprężyneczki i się ustali. I to po prostu trzeba zrobić paluszkiem i tyle. Druga sprawa. Tłoczysko. Teraz tak. Przednia pompa hamulcowa, jak i tylna pompa hamulcowa ma bardzo podobne tłoczyska. One są w kształcie śruby. Spowodowane to jest tym, że po prostu płyn hamulcowy, który jest tłoczony poprzez ruch pedału hamulca, musi się przemieszczać w tłoczysku. Jeżeli byłoby tłoczysko lite, bez żadnych rowków, płyn nie miałby jak się przedostawać między jednym a drugim, tak? Nie mógłby cofać się w jedną i drugą stronę. Dlatego jest w ten sposób wykonane tłoczysko. To również oczywiście delikatnie, bez użycia jakichkolwiek dużych sił, wchodzi sobie na miejsce i już jest. Jak widać, jest na swoim miejscu. To zagłębienie na tłoczysku z jednej strony potrzebne jest do bolca, który współpracuje w ten sposób, bo wiadomo, tu musi być delikatny ruch, żeby nie powodować jakiejś kolizji. Dobrze, to już jest wykonane. Pięknie nam to tam chodzi. Teraz musimy to wszystko zabezpieczyć. A więc idzie to i na górę przychodzi zabezpieczenie. A więc musimy to wcisnąć, przytrzymać, ułożyć zabezpieczenie. Zabezpieczenie musi się zalokować. W tym przypadku bierzemy. Już nam nie ucieknie. Teraz możemy się posiłkować śrubokręcikiem i delikatnie wciskamy do momentu, kiedy zabezpieczenie wskoczy w swój rowek. Wskoczy w swój rowek, będzie zasygnalizowane strzeleniem, tak jak tu
tak jak tu, pięknie. I dalej już nie pójdzie. Sprawdzamy, czy po prostu to zabezpieczenie się delikatnie rozsunęło. Jest na swoim miejscu. Możemy to sprawdzić po prostu naciskając kilkukrotnie. Jest. Teraz na to przychodzi oczywiście kapturek gumowy, który będzie musiał najść na swoje miejsce. Na specjalne wyżłobienie na nakrętce. Oczywiście z tymi gumkami i z tymi wyżłobieniami to są zawsze jazdy, bo one nie chcą zawsze pasować tam, gdzie powinny pasować. Ale my się... Ja się tego nie boję. Bo mam tratatata. Tu też delikatnie smarem, żeby po prostu to się nam ładnie wcisnęło bez zbędnego oporu. Jest. Tu nie używam metalowych śrubokrętów, bo to jest kołnierz gumowy i będę go dopychał plastikowym. Tak, tylko że on tu za bardzo nie chce ze mną współpracować. Mówi, ja tam nie będę wchodził nigdzie, ale ja go poproszę grzecznie. Tak, bardzo ładnie. Poproszę również, żeby sobie tutaj wszedł. Wymasujemy go. On się ładnie ułoży. Żeby ta gumka się nie naprężała za mocno. Żeby... Proszę bardzo, bardzo ładnie. Teraz tak, ten czpień ma u góry, tutaj można chwycić kombinarkami i tą śrubkę dociągnąć. Żeby to nam się tutaj nie odkręciło. O! Już. Gotowe. Teraz tylko... To już będą tutaj ustalające. Tu możemy dać, bo tu nie ma kontaktu ze spłynem hamulcowym, więc możemy dać tego smaru. Jak najbardziej. Nakręteczka pierwsza i nakręteczka druga, która tutaj się zabezpiecza sama i tu nie trzeba nic robić. I to jest tylko po prostu do regulacji pedału hamulca, na jakiej ma być wysokości. To już wszystko będziemy regulować, będę regulował na motocyklu. A więc pompa jest gotowa do montażu. Jeszcze jedna rzecz związana z tylną pompą hamulcową. Pamiętacie, jak mówiłem, że będę zamawiał oryginalną część przewodu hamulcowego, który był, ma 23 lata i który nigdy nie był wymieniany. To jest ten przewód rzeczony. On kosztuje, żeby nie skłamać, sprawdziłem w oryginalnej sieci dystrybucji Kawasaki na Wielką Brytanię około 35 funtów plus wysyłka. Taki przewód. Teraz patrzcie. Taki przewód. Ten przewód ma długość około 35 cm. Czyli funta za centymetr. Ten przewód ma metr.
kosztował mnie 5 funtów. Różnica kolosalna. Jest to guma EPDM, która jest odporna na glikol lub jakieś inne chemikalia. W 100% jestem przekonany, że ta guma to jest to samo co to. Ta sama średnica, troszeczkę grubsze ścianki oryginalne, ale to nie ma znaczenia, bo przecież ten przewód nie działa pod ciśnieniem. To jest tylko grawitacyjnie spływanie ze zbiorniczka u góry na dół do pompy i dopiero od pompy następuje ciśnienie, więc absolutnie tutaj się z tym nic nie będzie działo. Więc odmierzam sobie odpowiednią długość, długość oryginalnego przewodu. Może być delikatnie dłuższe, to nic nie robi, to się fajnie schowa. Utnę to w odpowiedniej długości. I będzie gotowe. Oczywiście zabezpieczenia. Trochę są zużyte czasem, ale strzelają jak. Czyli one są jeszcze jare. Nakładamy. Na swoje miejsce. Zaciągamy zabezpieczenie. Trzeba wziąć normalne szczypce, kombinerki. Już po robocie. Tu tylko jest gumowy przewód, który jest nakładany na oryginalny, a to dlatego, żeby po prostu spowodować, nie spowodować obtarć jakichkolwiek mechanicznych uszkodzeń. To jest tylko jego praca, jego zadanie. Tyle. Pompa hamulcowa gotowa i przewód hamulcowy wymieniony po 23 latach. Prawie 4. Gotowe. Jeszcze jedna rzecz. Podczas montażu zacisku hamulcowego nie wspomniałem o dwóch bardzo istotnych rzeczach. To są takie sprężynki. Po prostu one mi brakowały przy montażu i nie wspominałem. Musiałem je sobie domówić. Więc te one odpowiadają za utrzymanie klocka hamulcowego na swoim miejscu i powodują, że klocek nie wpada w wibracje. Więc teraz pokażę szybciutko, jak to zamontować już na motocyklu. To więc tak, normalnie odkręcamy te dwie śruby. Tutaj ramię i mamy dostęp do zacisku. Jest zacisk gotowy. Więc teraz tą plastikową osłonkę musimy zdjąć. Wystarczy ją podważyć z tej strony. I jak widać, są klocki. Teraz ta sprężynka musi wejść pod te bolce ustalające i tu chwycić klocek. Więc w tym przypadku musimy wyjąć zabezpieczenie.
I teraz zsunąć niestety troszkę bolec. Tak trochę przewód hamulcowy tutaj sztywny jest, bo to musi teraz wejść pod te bolce. Teraz trzeba, to jest sprężynka, więc trzeba nacisnąć troszkę, żeby bolec przeszedł. Tak. I tutaj to samo. Bolec przeszedł, teraz tylko włożyć go, jest, tutaj też i już jest na miejscu. Oczywiście zabezpieczamy, trzeba sobie ustawić otworki od zabezpieczenia. Proszę, i układamy zabezpieczenie. I już jest, operacja zakończona sukcesem. Rozsunąć tylko klocki hamulcowe. Nacisk wraca na swoje miejsce. Całość tylko dokręcam, oczywiście, momentem i załatwione, po sprawie.